Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wpadłem ostatnio na taki pomysł. Znaczy w zasadzie na niego nie wpadłem, ponieważ tego typu rodzaj filmików krąży po BookTubie już jakiś czas. Porozmawiamy sobie dzisiaj, czy ja wam przedstawię 15 książkowych faktów o mnie i dajcie mi znać, czy macie jakieś takie podobne, wiecie, fajne fakty książkowe właśnie, którymi chcecie się podzielić. Jeżeli chcecie, to ja z chęcią ich wysłucham, przeczytam, także podzielcie się nimi w komentarzu. A my, no już tutaj, żeby nie przedłużać bez sensu, zaczniemy sobie od punktu numer 1. Czyli 1. Tak, czytam głównie fantasy. Padło w ogóle takie pytanie po którymś z moich filmów i tak, czytam głównie fantasy. Głównie dlatego, że ja nie lubię czytać o rzeczach, które jakby mogą mi się zdarzyć gdziekolwiek, kiedykolwiek, albo o rzeczach, które są w ogóle realne. W sensie, wiecie, ja czytając książkę bardzo lubię przenieść się do innego świata i nie lubię książek mimo wszystko, które dzieją się w naszym świecie, wiecie, obyczajówki, kryminały. Jakoś tak, nie wiem, może to jest głupie, może to jest dziwne, ale tak troszeczkę już mam i po prostu nie tyle mnie drażni, ale nie lubię czytać po prostu o rzeczach realnych. Plus fantasy, bo nawet nie mówimy o fantastyce, ile o fantasy samej w sobie, jest, wiecie, tak rozległym gatunkiem, że tak naprawdę bardzo ciężko jest to wszystko objąć rozumowaniem. I ja i tak nie przeczytam wszystkiego, czego chcę w życiu, ponieważ to wszystko będzie tylko rosnąć, rosnąć i rosnąć z biegiem czasu. Będą pojawiać się nowi autorzy, więc jakby szkoda mi czasu na coś, co fantasy nie jest. Oczywiście to nie znaczy, że nigdy nic takiego nie czytałem, bo czytałem, wiecie, lub nie, bardzo lubię Sherlocka Holmesa choćby, więc, ale no, mimo wszystko tak, fantastyka 99%. Ja tak mrużę oczy, bo strasznie mnie razi słońce za kamerą, jak zresztą tutaj widać. Nie wypożyczam książek z biblioteki. Nie wiem, czy mi się zdarzyło chociaż raz wypożyczyć książkę z biblioteki. Raczej nie, chyba że dla kogoś. W ogóle ja nie pożyczam książek. Jedyną chyba książką, którą pożyczyłem od kolegi, to było Ostatnie życzenie o Wiedźminie. A tak to mówię, nie wypożyczam z biblioteki, ponieważ wiecie, ja lubię mieć fizycznie książki na biblioteczce i tak dalej. Plus zazwyczaj to, czego chcę, a nie ma, to nie ma nawet w bibliotekach. A prędzej to dorwę gdzieś tam, wiecie, w internecie niż czasami w bibliotece. Wolę to, co przeczytam lub będę czytać, lub czytałem, mieć po prostu siebie i tyle. Numer 3. Nie słucham audiobooków, nie czytam e-booków. Jestem tradycjonalistą, jeśli o to chodzi. Tak jak powiedziałem, ja lubię bardzo fizyczność książki, lubię mieć książki na półce, więc jakby no, na pewno część z was mnie rozumie. Plus sam sobie wolę być jednak narratorem, jeśli chodzi o audiobooki. A e-booki, no to tak jak powiedziałem na samym początku, wolę, wiecie, czuć tą fizyczność książki, mieć ją przed oczami, dotykać ją, wąchać i robić mnóstwo innych rzeczy. Mam niecałe 400 książek, z czego około 60% jest przeczytane. Niestety jest to bardzo dużo jest książek nieprzeczytanych przeze mnie. Ja jestem troszkę typem takiego chomika, ale ja czytam je regularnie, więc to też nie jest tak, że wiecie, ja kupuję, a potem sobie leżą i się nudzą. To jest moim zdaniem bardzo mało generalnie, jak ja patrzę na innych booktuberów i tak dalej, to jest bardzo mało, tylko że no, trzeba wziąć też pod uwagę to, że ja jestem sam. Tak naprawdę wszystkie te książki na jakieś urodziny, imieniny, gwiazdki i tak dalej sobie kupuję, więc wszystko to jest jakby tylko i wyłącznie moja kolekcja. I mówię, no od jakiegoś czasu oczywiście wiadomo, że sobie zamówię czasami książki gdzieś sam z siebie, ale głównie na jakieś okazje mimo wszystko je dostawałem i to jest wszystko fantastyka tak naprawdę, w 99%. Kiedyś czytałem głównie w wakacje, pewnie fakt piąty. Pewnie część z was też tak miała, zwłaszcza kiedy się chodziło do szkoły, albo zwłaszcza jak się chodziło na jeszcze tam do liceum i gimnazjum czy podstawówki. Ja wtedy sobie pamiętam, myślałem, że o, przez wakacje przeczytam to. Zresztą nawet mam taki filmik, plany wakacyjne. Wtedy jeszcze był właśnie to okres, że ja przez wakacje bardzo dużo cisnąłem i też na kanale dużo rzeczy lądowało. Teraz już tak nie jest, bo po pierwsze na studiach tak nie było, no bo starałem się czytać cały czas coś. Szło mi to wolno, ale jednak się starałem. Natomiast teraz jak pracuję już, no to w ogóle nie ma jakby takiej potrzeby i jakby ja czytam
też tam powolutku, po swojemu, co tam trzeba, regularnie. Bardzo dobrze czyta mi się przed snem i tu nie chodzi o to, że wiecie, fajnie mi się czyta przed snem, bo mi się fajnie potem śpi, tylko bardziej chodzi o to, że ja na przykład jakoś tak bardziej mi się chce czytać przed snem, najbardziej jestem w stanie najwięcej się skupić przed snem i tak jak na przykład za dnia jedna książka mi nie wchodziła i trochę się przymuszałem, to tak przed snem siadam i po prostu mogę lecieć, ale oczy mi się zamykają, więc decyduję się pójść spać, albo jest po prostu późno i decyduję się iść spać. Nie wiem, czy ktoś z was tak ma, ale mówię, bardzo dobrze wchodzą mi książki przed snem. Bardzo dobrze. Fakt numer 7. Dla mnie książki zaczynają się od 500+. Troszkę tak jest. Ja generalnie bardzo lubię cegły, nie boję się cegieł. Plus, tak jak powiedziałem, dla mnie książki, które mają po 300-400 stron, to są naprawdę krótkie książki. Ja nie mam jakiegoś zastraszającego tempa czytania, bo absolutnie tak nie jest. Natomiast mnie w ogóle książki grube nie przerażają, a książki cienkie, to jest kwestia przyzwyczajenia, to jest kwestia tego, że tego nauczyło mnie jakieś tam doświadczenie, tak? Natomiast no, takie wnioski trochę wysnuwam, że wiecie, czytam, dla mnie inaczej, że książka, która ma 300-400 stron, co tam ma się cholera jasna wydarzyć? No nie, troszkę tak mam, może to jest mój spaczony umysł, nie wykluczam, że może tak być. Fakt numer 8. Bardzo dbam o książki. Oczywiście nie znaczy to, że nie mam zniszczonych książek w swojej kolekcji, ponieważ od użytkowania jak najbardziej. Zagięte grzbiety, jakieś tam, wiecie, pogięcione kartki czasami, gdzie się coś przetrze, ubrudzi. Samo życie, tak? Natomiast generalnie bardzo dbam o książki i zdecydowana większość moich książek wygląda jak prosto z biblioteki. Wiadomo, że też no, jak są białe czy żółte strony, to się robią szare albo jeszcze bardziej żółte. Natomiast bardzo dbałem, żeby to po pierwsze wyglądało, a po drugie ja jednak w większości zdecydowanej czytam u siebie, w domu, w pokoju, gdziekolwiek, więc tych książek nie targam ze sobą. To też mógłby być taki punkt 8,5, że raczej czytam, nie jestem mobilnym czytelnikiem. Numer 9. Uwielbiam wahać książki. Prawdopodobnie większość z was też tak ma. I mam nawet jeden rodzaj, bo te druki są, wiecie, dosyć podobne, zwłaszcza z jednego wydawnictwa, jednej serii i tak dalej. Mam swoich faworytów, jeśli chodzi o zapachy. Czasami lubię sobie czytać i jak na przykład mam bardzo blisko twarz, to poczuję. Czasami zapach sobie tak, wiecie, wąchnę i czytam dalej, jest fajnie. Fakt numer 10. Tak, oceniam książki po okładce. Troszkę tak, pamiętam, że choćby Wojownik Wielkiej Ciemności, tak? Krójki Hjorvardu, Nika Pirumowa. W ten sposób, to w ogóle jedna moja z pierwszych książek fantasy, jaką w życiu kupiłem. Natomiast pamiętam, że tak się zaczęła moja przygoda troszeczkę z książkami właśnie fantasy, że ja kupiłem tą książkę, bo mi się podobała okładka. Ja miałem w ogóle, wiecie, miałem w dupie generalnie to, że po pierwsze, że jest to druga część, a po drugie, że co z tego, że nie wiem, co to jest. Ja wszystko zawsze oceniałem po okładce. Ludzi też oceniam po okładce, ale powiem wam jedno. Troszkę jest w tym prawdy mimo wszystko. Ja uważam, że po pierwsze troszkę się znam na ludziach, więc trochę mi wolno. Nie poprawiajcie mnie, bo to nic nie zmieni. Plus książki troszkę mimo wszystko też. Albumy fest. Fest, albumy muzyczne też po okładce oceniam, więc no nie wiem, dla mnie to ma jakiś sens. Numer 11. Mam dystans, nie chcę wyjść na seksistę, ale mam troszkę dystansu do kobiet pisarek, do autorek. Nie mówię o innych gatunkach niż fantastyka. Nie powiem, ja mam małe doświadczenie z kobietami, jeśli chodzi o fantastykę, ale to wynika z tego, że jak się spotkałem, to jakoś za bardzo mi nie podpasowało, między innymi Trudy Canavan, którą bardzo szanuję generalnie, ale mimo wszystko są takie pewne rzeczy, które inaczej. Wydaje mi się, że kobieta troszkę gorzej sobie radzi w pewnych takich zagadnieniach, wiecie, związanych z militarystyką, wojnami, polityką i tak dalej, niż facet. Natomiast kobiety dużo lepiej, wydaje mi się, opisują pewne wątki, choćby miłosne, może troszeczkę lepiej wchodzą, wiecie, w postacie. Tak mi się wydaje. Nie chcę wyjść na noba, nie chcę wyjść, wiecie, na jakiegoś tam seksistę czy cokolwiek w tym stylu, ale no troszkę tak mam doświadczenia po prostu i mimo wszystko jak jest kobieta autor, to zawsze się zatrzymam. No choćby tak jak jeszcze Robin Hobb, tak? Bardzo solidna fantastyka, ale taka obyczajowa i no nie do końca jest to po prostu mój styl, tak?
Fakt 12. Nie lubię słuchać muzyki podczas czytania książek. Lubię sobie puścić czasami jakiś ASMR, taki, że wiecie, kominek się pali, cokolwiek. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, no chyba że mam fazę i mam ochotę, ale to wciąż jest raczej muzyka bez słów. Muzyka ze słowami, jeszcze jak ją znam, to w ogóle jest tragedia, to ja nie mogę się skupić. Ale żebym sobie sam puścił, bardzo rzadko się zdarza. Ja muszę mieć ciszę, muszę mieć spokój. Mnie bardzo łatwo jest rozproszyć moją uwagę. Więc absolutnie nie czytam, słuchając muzyki. Fakt numer 13. Nie potrafię długo czytać. To kiedyś było jeszcze gorsze, teraz jest troszkę lepiej. Teraz jestem w stanie jakby troszkę więcej czasu poświęcić. Ja nie do końca wiem, z czego to wynika. Ja jestem plusowcem, trochę mi się szybko wzrok męczy, to jest raz, ale dwa, że jakoś tak rzadko mam takie fazy, że wiecie, że siedzę i czytam godzinę. Znaczy rzadko, takich faz to nie mam. Najdłużej no to tak z pół godziny myślę, że posiedzę. Nie wiem, z czego to wynika. Kiedyś miałem tak, słuchajcie, że 5-10 stron na serię sobie czytałem. I wiecie, robiłem paręnaście podejść w ciągu dnia, jak miałem czas, i czytałem po 5-10 stron, bo po prostu nie mogłem więcej. Nie wiem, to akurat jestem bardzo ciekaw, czy ktoś jeszcze z was tak miał, bo to chyba dziwne jest, no ale cóż. Zacząłem czytać mniej więcej w taki sposób, fakt numer 14. Zacząłem mniej więcej czytać, tak wiecie, więcej, mniej więcej w gimnazjum. W gimnazjum, gdzie pamiętam koleżanka, która na pewno tego nie ogląda, ale tak ją pozdrawiam, przyniosła do podstawówki, czy już do gimnazjum, książkę i to mnie troszkę tak właśnie, nie wiem, czy to była taka moda, nie była to moda, ale powiedzmy, że jakoś to mnie zmotywowało i też zacząłem troszkę więcej czytać. Pamiętam właśnie, że czytałem Harry'ego Pottera pod koniec podstawówki. To były takie moje pierwsze początki z czytaniem książek, które ja sam chciałem czytać, bo wiecie, jakby trzeba rozróżniać lektury szkolne od książek, które czytamy, bo mamy wolny czas i chcemy je czytać. No i fakt 15. Nie lubię lektur szkolnych. Nie lubię lektur szkolnych. Dla mnie lektury szkolne to było straszne gówno. Zwłaszcza Dziady czy jakieś takie inne, wiecie, rzeczy. Tych romantyków, tudzież innych. Zbrodnia i kara była w porządku. Król Edyp był w porządku. Potopu nie dotrwałem. Krzyżaków nie dotrwałem. Masakra. Generalnie nie lubiłem, bo po prostu ja zawsze utrzymywałem, pamiętam, jak się rodzice mnie pytali, dlaczego ty nie czytasz lektur, skoro tak lubisz czytać? Dlatego, bo ja lubię czytać książki, które są wybrane przeze mnie. I większość ludzi, którzy lubili czytać, też tak mieli. Że lektury szkolne nie, swoje książki jak najbardziej. Więc wiem, że nie byłem w tym sam. No nie trafiały do mnie. No, plus, tak jak powiedziałem, ja czytam fantasy, więc sorry. Dobrze, to było 15 książkowych faktów o mnie. Trochę głupio zacząłem ten film, ale po prostu podzielcie się jakimiś ciekawymi faktami książkowymi odnośnie waszych osobistości. Będę bardzo wdzięczny. Zintegrujmy się trochę. No i co? I to wszystko na dzisiaj, co dla was przygotowałem. Dajcie znać, co sądzicie. No i co? Widzimy się w następnym filmie.